Witamy Was bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteście razem z nami na naszym kanale. Dzisiaj będzie troszeczkę inna seria niż zwykle, bo mamy aż dwóch gości, jest to cudowne małżeństwo. Jesteśmy w ogóle w takiej serii związanej o związkach, o relacjach, o małżeństwie i dziś przed Wami małżeństwo, które jest w służbie. Razem służą, razem prowadzą kościół, jest to Marek i Anna Sobotka. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Czym w ogóle się zajmujecie? Bo już troszkę powiedziałem, więc tak zdradziłem mały temat tutaj, ale czym się zajmujecie? To ja może na początku powiem, że dziękujemy, że nas zaprosiłeś, Krzysiu, bo to, co robicie i ta inicjatywa Służąc Życiu naprawdę jest super sprawą. Dziękujemy. Zaskoczyła mi moja żona, także wyprzedziła mnie, ale tak, dziękujemy Ci bardzo. Czym się, Aniu, zajmujesz? Może pierwsza będziesz... Chcę Ci czas zostawić dłuższy. Czym się zajmujemy? Bo tak naprawdę to jest nasza wspólna służba. Zajmujemy się od początku tworzeniem takiej przestrzeni dla ludzi, żeby mogli razem z Panem Bogiem i razem z nami tworzyć Kościół tutaj na ziemi. Kościół ludzi wierzących i wypełniać tą misję, do której powołał nas Jezus. Ja to zawsze mam problem z tym pytaniem, bo nie wiem, w której części życia co robię, ale bym to bardziej przyrównał jako parabolę. Dłubię w glinie i próbuję coś z tego wydobyć. A to dobrze powiedziane, dłubię w glinie. No tak, no bo człowiek poniekąd jest gliną, a ty garncarzem. Mi się podoba. No właśnie, ale tak jakbyście mogli powiedzieć, czym się zajmujecie, tak jak to w praktyce wygląda? Że na przykład... Twój dzień, bo załóżmy, ogląda nas ktoś, kto jest we wspólnocie katolickiej i nie wie, jak wygląda na przykład taki dzień z życia pastora, pastorowej, jak to funkcjonuje. Jak wygląda na przykład wasza niedziela? O. Nie, to może kawałek. Rzeczywiście jesteśmy pastorstwem, mam też odpowiedzialność pastora, czyli te moje role w zależności od wielkości społeczności, której przewodzimy, się zmieniały, ale mogę powiedzieć, że to jest pomaganie, usługiwanie, korygowania, przede wszystkim kochanie ludzi i nakierowywanie ich życia, ich myśli na Pana Boga, no bo On jest jedynie tym, który może im pomóc, a my w pewnym sensie jesteśmy Jego narzędziem. Więc chcemy być jak najbardziej tym narzędziem użytecznym. A taki zwykły dzień, myślę, że on się dużo nie różni od zwykłego dnia osoby, która pracuje w jakimś innym zawodzie. Wstajemy, jemy śniadanie, jak możemy razem. Jeśli to jest rok szkolny, to zazwyczaj do tej pory gdzieś naszą córkę, mamy jedno dziecko, naszą córkę Julię odwoziłem ja do szkoły i potem zaczynało się życie. Częściowo moje biuro składa się z laptopa, więc gdziekolwiek usiadłem, to tam pracowałem, ale też głównie to są spotkania z ludźmi, poznawanie ich historii, pomaganie, z mojej perspektywy też przygotowywanie kazań, czy tego, co chcę powiedzieć, czy szukanie też tego, co Pan Bóg bardziej przeze mnie chce powiedzieć ludziom. Bo kiedyś z Tobą się spotkałem na kawie, to mi się wydaje, że życie pastora to jest po prostu trzeba pić mnóstwo kawy. Właśnie nie lubię kawy, ale zapach lubię. Ale podobno zapach ma to same właściwości, co wypita kawa. Ale chętnie stawiam tą kawę, a obok piję sok, jak pewnie doświadczyłeś wtedy, chociaż nie pamiętam, co wtedy wypiliśmy. Może herbatę? Jak się poznaliście? Bo jesteście już parę lat małżeństwem. Tak, znamy się chyba 20 lat, a małżeństwem teraz będziemy obchodzić 18. rocznicę. I poznaliśmy się tak naprawdę poprzez służbę, bo Marek w tym czasie pracował w Ciechanowie, ja byłam w Warszawie. Ja pracowałam w korporacji, Marek, ty pracowałeś w kościele i takie stowarzyszenie dla dzieciaków ubogich. Pracowałem z dziećmi na ulicy, czy taki street worker. Czy coś. Tak, i Marek potrzebował jakiejś pomocy, my się w ogóle nie znaliśmy w sprawach księgowych. A byliście razem w kościele? Nie. Ja byłam w Warszawie, a Marek w Ciechanowie. Już byliśmy. Ciechanów to duże miasto? Znaczy pozdrawiam wszystkich Ciechanowa. Pozdrawiam wszystkich z Ciechanowa. Tak, 35 tysięcy. Taka dzielnica. Tak. I tam właśnie jak Marek był zaangażowany, potrzebował pomocy, zapytał kogoś z kościoła, czy ktoś by był pomocny w tych sprawach, które on tam potrzebował. I ktoś wskazał na mnie. I tak się poznaliśmy, więc łączy nas od początku służba ludziom. Zaprzyjaźniliśmy się, polubiliśmy się i od tego się zaczęło, od przyjaźni. Czyli mówiąc jedno zdanie, poznaliśmy się przez internet. Tak, pierwszy kontakt był rzeczywiście mailowy. Tak, później telefoniczny. Dostaliśmy swoje maile, tak. Tak, żeby się skontaktować ze sobą.
pisaliście do siebie maile, nowoczesny związek. No, 20 lat temu to było tak, coś. I to prawie codziennie. Wtedy mail to kosztował wtedy. Wysłanie jednego maila to kosztowało. No tak, na takim modemie co robił, tak i tak. Niestety to pamiętam. Nie jesteśmy aż tak starzy, ale już też nie jesteśmy młodzi. Nie, no wyglądacie młodo. No ale już pełnolecie w małżeństwie, to też już macie doświadczenie. Obowiązuje. Czyli byliście już wierzący wtedy, jak się poznaliście? Tak. A ile świadomie. Świadomie, no właśnie, bo to też... A co to znaczy być świadomie wierzącym? Znaczy rozumiałem to, co Pan Bóg do nas mówi, powiedział, mam na myśli, co czytałem w Biblii i doświadczyłem obecności żywego Chrystusa w moim życiu. Wcześniej wierzyłem, że jest, że istnieje, wykonywałem różne tam czynności, które uważałem, że trzeba wykonywać, czy ktoś mi powiedział, że trzeba, a w jakimś tam momencie mojego życia doświadczyłem bliskiego, realnego spotkania z Panem Bogiem i tego, że Bóg mi przebaczył i daje czystą kartę na to, żeby dalej mu służyć. To dla mnie to oznacza. Ja byłam w takim momencie życia, w którym, to znaczy całe moje życie było związane z tym, że ja uznawałam, że Pan Bóg istnieje. I też się wychowywałam w takiej rodzinie i dziękuję moim rodzicom. Natomiast nigdy w tym czasie, takim moim dziecięcym i później nastoletnim, nie wiedziałam i nie rozumiałam, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. I przyszedł taki moment, kiedy ktoś przyszedł do mnie z Ewangelią i powiedział, że nie jestem w stanie sobie zasłużyć na swoje zbawienie, że to wykonał Jezus i jedynie mogę przyjąć to. I to otworzyło moje oczy takie na duchowy świat i na tą osobę Jezusa Chrystusa, że chciałam po prostu pójść dalej za Nim, skoro On mnie tak ukochał i umiłował, po prostu mnie przyciągnął tą miłością. I tak się zaczęła ta wędrówka z moim kochanym Bogiem, moim Zbawicielem. A jak się zaczęła właśnie wasza wędrówka? W sensie, czy to było tak, że... No bo przyjaźniliście się, pracowaliście razem, służyliście razem, przepraszam. To jak, kto wykonał ten pierwszy ruch? No bo kiedyś musiało zaiskrzyć. Kto się komu oświadczył, tak? No nie, ale co? No nagle służycie razem, przyjaźniliście się i nagle uklęknąłeś i mówię, czy wyjdziesz za mnie? No coś musiało się wydarzyć chyba. No Marek, to ty musisz opowiedzieć. No w tych, myślę, że to jest też tak, że dużo nam pomogło to pisanie tych maili, ponieważ tam te teksty miały też drugie dno, więc łatwiej było coś przemycić, usłyszeć, wyczytać pomiędzy wierszami, mógłbym powiedzieć. A ponieważ Ania, to były takie czasy jeszcze, że mieliśmy w pracy, tylko komputery nie były ich jeszcze w domach, albo niewiele osób je posiadało. No to żeby go przeczytać i zobaczyć, trzeba było pójść do pracy, więc to nadało nowy sens chodzenia do pracy po prostu. Przeczytać maila od dziewczyny bądź od chłopaka. No i tam się poznawaliśmy, bo myślę sobie, że łatwo pewne rzeczy wypowiedzieć, natomiast kiedy się je pisze, to już trzeba to trochę zastanowić, przemyśleć. I to właściwie często była taka relacja z dnia czy z weekendu, co tam się u nas działo. I między słowami pewnie pięknie wyglądałaś. Albo tak, nie tylko między już słowami. Już teraz wyglądałem pięknie. Tak, to udawało się nam przemycić i myślę, że Ania też to wyczuwała. No i przyszedł taki moment, kiedy byliśmy myślę, że dojrzałymi trochę więcej niż 18 już lat wtedy, znacznie nawet więcej. Dużo. I ja wyszedłem z takim pytaniem, czy myślimy o sobie na poważnie, czyli gdzieś idziemy razem dalej, rzeczywiście planując małżeństwo. No bo jeśli nie, to chyba jakby zostaniemy na tym etapie jakimś takim, na jakim jesteśmy, nie angażując się dalej w tą relację. No i jak ty zareagowałaś? Tak, no ten? Właśnie, Marek, trochę tak ostre już powiedziałaś o tym czasie, no ale robiłeś takie podchody z kwiatami, z różnymi no to... tam... A, to mam to wszystko to opowiedzieć. Tak? To ciekawe, no w sensie, nie, no, to są płatne informacje, to taki podręcznik dla zakochanych. 5 zł, proszę. Nie, no oczywiście, tak, że tak, i z kwiatami, z prezentami, romance. Tak, z jakimiś takimi małymi prezencikami, które można było znaleźć dopiero jak wyjechałem, jeśli się spotkaliśmy, więc rzeczywiście ta kreatywność myślę, że jest potrzebna. Zdobywałem. Tak. Różne tajemnice mi przekazywałeś, co tam o mnie myślisz, na przykład robiąc puzzle, odwracając je, pisząc tak, tą informację, odwrócić, później żeby... mi składając, tak. Wysyłając i miałam odczytać. Także tak. Był bardzo kreatywny. Bardzo kreatywny. Tak do tej pory mu została. Nie było jeszcze paczkomatów, ale gdyby były, to też bym sobie coś fajnego wymyślił, bo to jest super rzecz. Tak, i właśnie ujął mnie tą kreatywnością, tym zabieganiem i tym, że naprawdę... dla nas Bóg był i jest nadal bardzo ważny, jak nie najważniejszy, to widziałam, że u Niego jest ta autentyczna wiara i taka chęć służenia Bogu i ludziom. I to mnie mocno ujęło. A moja wtedy jeszcze nie narzeczona dziewczyna, za chwilę potem narzeczona i dziś żona, też wieloma rzeczami mnie ujęła.
osobowością, poczuciem humoru, bo mamy podobny. Tak, to się wydaje. Ale też tym, że w jakimś tam momencie życia powiedziała, że chyba adoptuje dziecko i będzie rodziną zastępczą. Z jakichś tam powodów, nie wchodząc w szczegóły. A ja pracowałem z dziećmi, no więc myślę sobie, wow, no to odważne, to aż tak nie myślałem. I to też w jakiś sposób wywarło wpływ na mnie wtedy, chyba na tyle, że pamiętam to do dzisiaj. Nie, no, ja nie adoptowaliśmy się... jakby, tak. Ale mamy dużo dzieci takich duchowych, bo jesteśmy w tym momencie naszego życia, naprawdę jesteśmy, tak siebie też postrzegamy jako powołanie, by być duchowym ojcem i matką dla ludzi, którzy też przychodzą do kościoła, którzy i tego potrzebują. Ojcowiznę i jak to odmienić teraz? Macowiznę. Macierzyństwo. Ojcowiznę i macierzyństwo przyjąć do swojego życia to duchowe. Nie wiem. To są te trudne pytania. To się wyjaśni poza anteną. Dokładnie, ale to prawda. Rzeczywiście jest tak, że jak jestem w kościele u was, to czuć to od was i jest takie coś, że czasami są takie liderzy wspólnot czy pastorzy, którzy są takimi gwiazdami. No i tak po prostu tak sobie wybrali, tak funkcjonują, a wy właśnie tak nie macie. Wy macie tak, że ludzie chcą do was lgną, chcą przy was być, nie ze względu na wasze jakby sposób bycia showmanami, nie wiem jak to nazwać, tylko właśnie na taki sposób bycia, że po prostu od was jest takie ciepło. A ta kreatywność też przekłada się na twoje kazania, trzeba przyznać. No bo no dziękuję, dziękujemy za to, co powiedziałeś, nie? Ale myślę sobie, że pamiętam, może dlaczego tak jest, nie wiem, czy to jest to pytanie, ale chciałbym chyba odpowiedzieć, mimo że nie padło. Kiedyś w takiej grupie osób pytano, kto ma dwoje rodziców i okazało się, że na tą dużą grupę niewiele osób powiedziało, że ma dwoje. Mamy ten przywilej, że mamy dwoje kochających rodziców, dzisiaj funkcjonują, żyją, wspierają nas i myślę, że to też ma wpływ na to, jakimi dzisiaj jesteśmy. A też jeden z fragmentów z mądrej książki mówi, że komu wiele powierzono, tego wiele się wymaga, więc też wymagamy od siebie wiele, bo wiemy, że dużo nam powierzono. Ja właśnie mam 1,90 m wzrostu i też mam wrażenie, że ode mnie się wiele wymaga. No na pewno cię zawsze widać. Zależność jest. Ale tego nie czuję nigdy, że jestem wysoki. Rozmawiałem parę razy z moimi dobrymi znajomymi, którzy są młodymi małżeństwami i zadaję im takie czasami pytanie, jak budują relacje z Bogiem w małżeństwie? I pośród kilku małżeństw żadne nie powiedziało, że na przykład modli się razem, czy ma czas. Że powiedzieli, że to jest dla nich straszliwie trudne, żeby znaleźć ten czas. A jak już są dzieci, to już w ogóle. U nas różnie. Raczej każdy znalazł jakąś swoją drogę na relację z Panem Bogiem, bo jedność nie oznacza to samo, tylko żeby patrzeć w tym samym kierunku. Czasami modlimy się razem. Pewnie zaczynało się to od posiłku, bo to tak, mamy co jeść, więc to od razu przychodzi wdzięczność. Czasami jakieś sytuacje życiowe, losowe, jakby córka się nasza urodziła, to od małego przy jej łóżeczku modliliśmy się już wtedy o jej męża i dalej się modlimy, żeby był mądry, godny i żebym ja go zaakceptował. Nie, to żartuję. Niech ona wybiera. Chyba są różne fazy, nie? Że nie czujemy jakiegoś, w ogóle modlitwa nie jest obowiązkiem, tylko chęcią spotkania się z tym, kogo się kocha. Więc różnie to jest, nie? Natomiast Ania ma trochę inny sposób funkcjonowania, ja trochę inny sposób funkcjonowania, więc w niektórych momentach się schodzimy w tej dziedzinie. Też trochę inaczej funkcjonujemy, bo ja bardziej poza domem więcej, Ania więcej robi przy komputerze i czasami jak się spotykamy to razem, więc różnie to jest chyba. Nie mamy recepty. Bo to nie ma wymagania, nie ma czegoś takiego jak jakiś zestaw wymagań, które trzeba spełnić, żeby być wierzącym małżeństwem. No nie ma, po prostu chyba trzeba patrzeć, tak jak fajnie powiedziałeś, że trzeba patrzeć w tą samą stronę. Zestawu nie ma, ale tylko jedno zdanie, zestawu nie ma, ale myślę, że są pewne reguły, pryncypia, które niezależnie czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, jeśli Pan Bóg wymyślił te zasady i ludzie je stosują, to małżeństwo będzie dobrze funkcjonować. Takie jest moje zdanie, nie musi wszyscy z nim zgadzać, ale tak uważam. A podaj jakiś przykład? No choćby, no oczywiście, że choćby to, co powiedziałeś, modlitwa, ale no to będzie do osób, które jakby wierzą, ale no szacunek w stosunku do siebie, podzielenie odpowiedzialności w jakiś sposób taki, żeby nie przerzucać jedno na drugie, wspólne wychowywanie dziecka, nie przerzucanie jednego. No pewnie, może ty coś mi pomożesz, bo już nie wiem, jeszcze? Ja muszę może pomyśleć. Dodała to, że my niezależnie od siebie odebraliśmy od Pana Boga powołanie, że chcemy Mu służyć. Się tak okazało, że razem, pomimo że jesteśmy różnorodni, to mamy jeden jakby wspólny cel, bo kochamy Kościół, chcemy służyć ludziom. To nas ogromnie jednoczy, bo są takie dni, kiedy
spędzamy od początku do końca razem, bo mam różne spotkania, różne i duszpasterskie, i z zespołem pracowniczym, i z liderami, więc czasami spędzamy mnóstwo czasu razem. Czasami te dni nam się inaczej układają, ale mamy jeden cel. Zaczęliśmy, chcemy siebie wspierać w tym, aby docenić tą różnorodność, że na pewne rzeczy, bo praktycznie my żyjemy cały czas Kościołem. My nie mamy innego jakby takiego życia zawodowego, tylko poświęciliśmy czas i chcemy to robić. To sprawia nam ogromną radość i buduje też nasze małżeństwo, że razem służymy. I to jest to, że dostrzegamy, że Marek ma inne obdarowania i ja chcę go w tym wspierać, a ja mam inne. I Marek mnie w tym wspiera, więc razem się uzupełniamy. Czasami się kłócimy, bo daną sprawę widzimy z różnych perspektyw i mamy różne zdania, więc trzeba też to jakoś ujednolicić. I zawsze chcemy, zanim wyjdziemy z jakimiś rzeczami do kościoła, a różnimy się zdaniem czy jakąś opinią, to musimy to jakby przemodlić, musi to być spójne i dopiero z tym wychodzimy, że mamy być jednością, tego się jakby trzymamy i to też buduje naszą relację i pomaga naszemu małżeństwu. Myślę, też jeszcze chyba, tak mnie tu zaskoczyłeś, tym, myślę teraz nad tymi rzeczami, które mogą być, ale bym to chyba znowu przyrównał do tego przykładu, który użyłem, bo jakoś on mi krąży dziś od rana, więc tak sobie myślałem, że chyba go powiem, że myślę, że małżeństwo jest jak kawałek gliny. Ja byłem tym mniej uformowanym, nie? Dlatego Ania musi więcej tam czasu spędzić, żeby wyłuskać coś z tego. Tak się umówiliśmy. Ale to tak jest, nie? Że jeśli ten kawałek gliny znajdzie się we właściwych rękach i z naszej perspektywy to nie są nasze ręce, tylko to są ręce Pana Boga, to on poprzez nas będzie nas kształtował, nasze charaktery, nie? I czasami można za bardzo przyspieszyć i ten kawałek gliny po prostu się rozleci, jak będzie za szybko, za dużo. Czasami można za bardzo docisnąć i on będzie za cienki, pęknie. No a po kształtowaniu tegoż naczynia z gliny, dzbanka, miski, bądź cokolwiek tam jest w zamyśle, czyli myśląc tu o powołaniu, no jest jeszcze potem proces utwardzania, żeby to było trwałe, żeby było do różnych, więc myślę, że tak jakoś ten obraz do małżeństwa mi pasuje, więc chyba pierwszy krok, jakbym miał powiedzieć, to żeby oddać tą swoją relację we właściwe ręce. Na początku jedną rzecz też postanowiliśmy, że wyrzucamy kluczyk z napisem rozwód. Nie mówię tu oczywiście o ekstremach, że jeśli gdzieś w jakimś małżeństwie jest, nie wiem, przemoc czy jakieś ekstremalne sytuacje, w których no, potrzebne jest rozejście się, żeby sobie to ludzie poukładali. Wyrzucamy z tego względu, że chcemy szukać rozwiązania, bo skoro przed Panem Bogiem zdecydowaliśmy, że chcemy być razem, to wierzę, że On ma rozwiązanie. Czasami ludzie czy my szukamy swoich rozwiązań, no i wtedy zaczyna się psuć bądź no nie być tak, jak być powinno. Nie? Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście my uznaliśmy, że nie ma czegoś takiego jak rozwód w naszej relacji. Dogadać, i druga rzecz, to też przyjęliśmy, że taką matrycą naszego życia, że przykładamy nasze małżeństwo, naszą służbę, nasze rodzicielstwo do Biblii, że tam znajdziemy najlepsze wskazówki, jak żyć, jak sobie radzić i co zrobić, kiedy nie wiadomo, co zrobić. Tak. I to uznaliśmy, że Boże Słowo jest najlepsze dla naszego życia, najlepszą wskazówką. No bo Biblia mówi do mężczyzny, żeby kochał kobietę, a do kobiety mówi, żeby szanowała mężczyznę. Ja mam czasami wrażenie, że trudniejsze, znaczy jak patrzę na takie w sklepie, w Biedronce, w Żabce, nie lokując produktów, na jakieś starsze małżeństwa spoza kościoła, czy po prostu nie znam tych ludzi, to widzę, że to naprawdę jest trudne, że no po prostu to widać, że kobiecie, czy kobiecie, nie kobiecie, bo nie chcę wyjść na jakiegoś takiego człowieka, ale że ciekawie Słowo Boże użyło, że kobieta jakby ma uczyć się szanowania mężczyzny, a mężczyzna kochania, bo mam wrażenie, że ja jako mężczyzna nie wiem, czym do końca jest miłość. Nie rozumiem tych słów miłość, takich związanych stricte z taką dużą emocją, a może właśnie nie emocją, tylko też decyzją, a mam wrażenie, że dla mężczyzny bardzo ważny jest szacunek, który na przykład kobiecie łatwiej jest kochać, a czy ciężej szanować, to nie wiem, nie chcę tak powiedzieć, żeby nie wyszło czegoś dziwnego, ale ciekawe, że Boże Słowo tak mówi. No tak, myślę, tak, że coś w tym jest, nie? Że chyba może to też chodzi o to, o oczekiwania, nie? Że mężczyzna oczekuje szacunku, a kobieta oczekuje tego, że będzie kochana. No gdybyśmy mieli to rozwinąć, to pewnie by to trochę mogło potrwać, nie? Ale chyba coś w tym brzmi, coś w tym jest.
Pewnie zdaję sobie sprawę, że ani niełatwo czasami szanować niektóre moje decyzje, które uważa, że z góry są spisane na straty. Ale ma tę mądrość, że nie mówi tego od razu i szanuje, pozwala mi brnąć. Tak, ale zawsze też mówię, jak się z czymś nie zgadzam, to mówię: Marek, ale ty bierzesz za to odpowiedzialność, więc po prostu... I od razu stres. Więc po prostu posłuchaj jeszcze mojego zdania, a zdecyduj, że ja stanę za tobą, nie? No i w drugą stronę, no jak kochać, kto się z tobą nie zgadza, no to jest trudne po prostu, nie? No ale to takie tam... Myślę, że jest w tym dużo prawdy. Na pewno jest w tym dużo prawda, może nawet jest to prawdą, nie? Co powiedziałeś? Jak bo powiedzieliście, macie jedną córkę, Julię, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Julię. Pozdrawiamy. I powiedzcie, jak, ile Julia ma lat? 16. A czy już trochę ma? Czy już tam, powiedzcie, jak wychowywać w takim razie, żeby była wierząca? Żeby dziecko było wierzące? Tego nie wiemy. Cały czas się uczymy na każdym etapie. Chętnie byśmy też posłuchali tych wskazówek. Tak. Nie, no chyba tak jak wspomniałem na początku, po pierwsze no, o nią się modliliśmy, po drugie było to, czy jest u nas w domu oficjalne, wiadome, natomiast dajemy jej też taką możliwość wyboru w pewnych dziedzinach, mówiąc o duchowości, co ona chce, a czego nie chce. A w pewnych dziedzinach mówimy, że pewne rzeczy są dla niej dobre, nie zawsze musi wszystko rozumieć, ale dobrze by było, gdyby była z nami w niektórych rzeczach czy sytuacjach. Myślę, że z punktu widzenia rodziców jest taki moment, w którym no, dziecko chce się usamodzielniać, dziecko, nastolatka chce się usamodzielniać, decydować o swojej tożsamości, kim jest, jaka jest. I nam może nie tyle pozostaje, co mamy tą możliwość, wierzymy w to, mamy modlitwę, żeby Pan Bóg na jej sposób do niej mówił i powiedział. Nie? Natomiast wcześniej, kiedy dziecko jest małe, no to rodzice są tymi autorytetami w każdej dziedzinie, więc po prostu przez naśladowanie. Dzisiaj wiemy, że to nie będzie naśladowanie, tylko to muszą, czy powinny, czy chcielibyśmy, żeby to były jej wybory, jak ona będzie swoje życie układać z Panem Bogiem. Chcielibyśmy, nie? I wierzymy, że Bóg tego też chce, a jak chce ona, no to potrzeba trochę czasu, żeby... Tak, ale nigdy jej nie wychowywaliśmy w takiej jakby atmosferze, że ona coś musi. Że musi to zrobić, bo nie wiem, bo jest córką pastorstwa. Nigdy czegoś takiego u nas w życiu nie było. Natomiast ona zawsze nas widziała, jak się modlimy, zawsze widziała nas w służbie z ludźmi, zawsze widziała też ludzi u nas w domu. No i przysiągnięta jest Kościołem, bo ona jakby innych rzeczy nie znała, ale teraz chce poznać. Ma swoich znajomych też poza. Dokładnie. I no to będą jej wybory. My się tylko modlimy, żeby w tych jej wyborach nigdy Pana Boga nie zabrakło i nigdy nie poszło aż tak daleko, że po prostu by pokaleczyła swoje życie. No to jest taka nasza modlitwa o nią. Dzięki. I takie staranie. I taka ostatnia rzecz już. Jakbyście mogli powiedzieć marzenia dla współmałżonka. Jakie jest moje marzenie dla mojej małżonki? Tak. Mm-hmm. Życzenie czy marzenie? Bo to wiesz. No, dobrze powiedziane. Żeby mnie przestrzeli, to możesz pierwsza. Zawsze do przodu. Nie, myślę sobie, ja chyba rozmawiamy o tym, jakby to było możliwe i nie bylibyśmy ograniczeni jakimiś rzeczami, to chcielibyśmy kawałek ziemi postawić tam domek, mały domek. Taki i żeby przyziemskie takie rzeczy i żeby tam mogli przyjeżdżać ludzie, którzy są zmęczeni życiem i odpocząć. Nie? To jest takie jedno, o których czasami rozmawiamy, jak chcemy rozmawiać o czymś innym niż Kościół albo ludzie. A z takich nieprzyziemnych, to chciałbym, żeby ludzie, chcielibyśmy, nie? Żeby ludzie doświadczali realnego i żywego Pana Boga. Nie dlatego, że my to mówimy, tylko dlatego, że On taki jest. I chcemy tworzyć taką przestrzeń i miejsce wraz z innymi, żeby to nie było tylko tym, co mówimy, ale żeby to było rzeczywiście prawdą, nie? Mhm. To jest moje życzenie, marzenie. Chyba nasze bym wypowiedział, ale nie wiem. Też mi się tak zdaje, bo jakoś kiedy... Razem tyle lat już żyjemy, służymy, to naprawdę czasami mamy takie podobne, bardzo podobne sposoby myślenia, funkcjonowania, a rzeczywiście myślę, że ten domek no to jest takim po prostu marzeniem, nie wiem, czy on się spełni, ale żeby kiedyś tam móc też zapraszać ludzi właśnie, którzy by chcieli odpocząć. I... Natomiast też chyba od początku marzymy o tym, żeby łączyć pokolenia. I nie łączyć na zasadzie, że jest 50 osób młodych i jedna osoba w wieku, tak? Tylko rzeczywiście, żeby one mogły czerpać od siebie nawzajem. Mm. Bo myślę sobie, że pokolenie, cokolwiek oznacza młode, młodsze, jest odważniejsze, bardziej podejmuje wyzwania, kreatywne, ma więcej energii, a te tak zwane starsze, cokolwiek to oznacza, ma czasami zasoby, których to młodsze nie ma. Doświadczenie, mądrość, wiedzę.
I to da się, bo widzimy, że da się to, ale trzeba nad tym sporo też popracować. Cieszę się, że się zgodziliście, jeszcze raz powiem to, i naprawdę fajnie jest was widzieć, bo nawet jak mówicie o marzeniach, to też one są przesiągnięte Kościołem, więc ewidentnie widać, że jesteście takim powołanym małżeństwem. To też było bardzo fajne, że powiedzieliście, że zostaliście razem powołani, niezależnie, ale w sumie do podobnej służby, że to wszystko się zazębiło w pewnym momencie i się zazębia bardziej. No i widać, że nawet w Kościele, jak funkcjonujecie, że to się dopełnia. Dla mnie to też było niesamowite takie mikroświadectwo, kiedy nagle... Ja czułem gdzieś w Kościele, że Bóg chce, żebym głosił kazania czasami i nagle ja mówię, ale Panie Boże, ja nie wiem, czy chcę i czy to jest dobry pomysł, bo to zawsze stresuje i tak dalej, i tak dalej. No i nagle mówię, Panie Boże, powiedz mi, że rzeczywiście to jest to. No i wychodzę, nagle Ty mnie spotykasz, dosłownie ile? Ja powiedziałem to przed chwilą Panu Bogu, a za chwilę Ty mnie spotykasz i mówisz mi o tym, że chciałbyś, żebym powiedział kazanie, a potem tak naprawdę niezależnie Ty ze mną rozmawiasz o tym i mówisz to samo, no, więc to też widać takie fajne rzeczy, że gdzieś to jest, że ten jeden taki umysł małżeński funkcjonuje w was, a też cudownie, że jesteście kreatywni i fajnie, Aniu, że powiedziałeś, że dalej Marek jest kreatywny, więc są paczkomaty w razie czego, więc wiesz, puzzle, 10 tysięcy jakbyś zrobił puzzle, wyciął z drewna, ale... No Krzysiu, z tego co mówisz, no jak nie służyć życiu, nie? Jeśli życiem jest Chrystus, to jak mu nie służyć? Amen, ale piękne, jak nie służyć życiu. Amen, zapraszamy. Więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo, bardzo mocno. Dzięki. A was, drodzy widzowie, zapraszamy, abyście subskrybowali ten kanał naszego YouTube'a, Spotify'a, TikToka, nawet Instagrama i jeszcze wszystko inne, bo jesteśmy ze względu na was i chcemy wam po prostu pokazywać, rozmawiać z ludźmi, którzy są dla nas inspiracją i wierzymy, że również dla was. Dlatego do zobaczenia.